Przechodniu, spójrz na ten krzyż, żołnierze polscy wznieśli go wzwyż, ścigając faszystów przez lasy, góry i skały, dla ciebie Polsko i dla twojej chwały. Hello, dzisiaj witam was z cmentarza wojennego w Baligrodzie. Spoczywają tu żołnierze Wojska Polskiego, a także żołnierze radzieccy. No, nie przepadali za sobą, to na pewno, ale łączyła ich wspólna walka z Niemcami oraz z Ukraińcami z UPA. No, ogrom tego cmentarza niech świadczy o tym, co się tutaj wyprawiało podczas II wojny światowej i po. Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach z Niemcami w latach 1939-44 oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza poległych w walkach z UPA w latach 44-47. Pamięci żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach z Niemcami w latach 44-45. Tutaj jest to samo napisane w języku rosyjskim. Cmentarz ten powstał niedługo po zakończeniu II wojny światowej i początkowo spoczywali na nim żołnierze radzieccy. Natomiast w latach 60. dobudowano część dla Polaków z Wojska Polskiego. Łącznie na tym cmentarzu spoczywa około 5700 żołnierzy. Starszy lejtnant Jewtuszenko Iwan Michajłowicz, 1908-1944. Golisiew Denis Trifonowicz z Kaukazu. Oczywiście nie ujmując niczego żołnierzom radzieckim, no bo oni przecież z Niemcami walczyli tak samo jak żołnierze Wojska Polskiego. To jednak chcąc, nie chcąc, jednocześnie dla nas, Polaków, byli oni później okupantami. Dlatego też dużo bardziej interesują nas nasi żołnierze, poprzenoszeni tutaj z różnych miejsc, z Bieszczad, z Roztok Górnych na granicy ze Słowacją, chociażby i tutaj spoczywa na pewno Bronisław, ale nazwisko jest nieco zasłonięte przez rośliny. Tu natomiast
Jest jedno jedyne zdjęcie, jakie znalazłem na tym cmentarzu. No niestety, tak jak widać, większość tych krzyżyków jest bez tabliczek. Absolutna większość żołnierzy spoczywających na tym cmentarzu, tak polskich, jak i radzieckich, jest niezidentyfikowana. Na tym cmentarzu spoczywają oficerowie. Co oznaczają te skróty, nie mam pojęcia. W każdym razie kapitan Eugeniusz Bogucki, adiutant dowódcy pułku, porucznik Wacław Sadowski, oficer łączności, polegli 8 października 1939 roku pod Roztokami, o czym wspominałem, przy przekraczaniu granicy podczas próby przedostania się na Węgry. I wiele, wiele innych osób. Oto znalazłem drugie zdjęcie. Ono jest w takiej folijce zalaminowane, to się chyba tak nazywa. Przedstawia zdjęcie młodego chłopaka. Aczkolwiek tabliczki z imieniem i nazwiskiem niestety nie ma. Ale ja myślę, że to zdjęcie lepiej będzie wyglądać. O, może w takim wydaniu? No, zdecydowanie lepiej to wygląda. Tak to było i tak to jest. W Diabli Grodzie, jak to Baligród nazywano podczas II wojny światowej. No cóż, nazwa ta nie wzięła się znikąd. Teren ten kontrolowali raz Niemcy, raz Rosjanie, raz Polacy. UPA tutaj się kręciła. No coś. Coś strasznego, ale dzisiaj jest tutaj cisza i spokój. I tym pozytywnym akcentem zapraszam Was na mój drugi kanał, gdzie ostatnio wleciały dwa nowe utwory, a tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.